Jak ty mnie trafiła, meduzo, to ja nie mam pytań. Wielkąś mnie uczyniła pustkę w domu mojem, moja droga meduzo, tym trafieniem swojem. Nie powinienem, grając w grę, cytować utwory dawno zmarłego pisarza. I to jeszcze takie o zmarłej córce. Wydaje mi się, że było to z mojej strony trochę nie taktem, ale powiedzmy, że do przeżycia. Zwyczajnie czwórka była za prosta dla mnie. Jak na platformówkę to była za prosta. Krzywa wieża w Pizie. Mi się kojarzą te panie z harpiami wiedźmy, harpie wiedźmy to się nazywało, tak? Sirius Sama. Tylko nie strzelają kółkami, tylko mają z jakiegoś powodu lance, halo! Dobra, dwa razy, najpierw opuścić lance, potem... Potem ginąć. Potem... Najpierw upuszczają lance, potem giną. Cordy! Co jest dzisiaj z twoim... O! Z twoim wokabularzem! Halo! Ty! Ziomek! Ja w tym roku już grałem w Prince of Persia. I tam już mnie wystarczająco denerwował gość z filarem. Błagam, nie rób tak. Ej, w tej grze to się chociaż... What? Co? Co ja zrobiłem? Jak ja... Co? Ja nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wow. Wow. Fajnie. Dobra, bo one będą tutaj lecieć w nieskończoność. Nie wiem, czy zobaczysz u mnie Sirius Sam. Bo to była jedna z tych gier, które ja przeszedłem tyle razy, że mi się trochę chyba przejadły, ale zobaczymy. W sumie dobrze, że zginąłem teraz, bo... Co to są skończone continue? Przecież mam ten, kody na planszę. Po co są skończone continue, jak mogę sobie wpisać kod na planszę i tak? Bez sensu. No dobra, lećmy. No to pewnie chodzi o punkty. Kogo obchodzą punkty? To już nie te czasy. Ja, za krótki. Mi się trauma przypomniała. Nienawidzę schodu. Serio, one będą się pojawiać tak długo jak ja... Dobra, chyba przestały na razie. No nie mogę sięgnąć tej dzia... Tej dziołchy, halo. Mogę zeskakiwać w dół? Nie. A czy jakbym się... Mogę się tu złapać? Nie mogę się tu złapać? Okej. Okay. To czekaj chwilę. Pod Game Over zmieniają się hasła, to po co mi w ogóle te hasła? No chciałem zrobić to dobrze. Trust me. Po co byłyby te hasła, gdyby Game Over je zmieniało? To trochę bez sensu chyba. A, nie mam amunicji, no tak, to ma sens. Idę stąd. Trudno. Nienawidzę tych harpii. Teraz już wiem, po co jest uderzanie pod kątem. Zrobili je specjalnie, bo to jest potrzebne. Podoba mi się, że one też biczują, tylko robią to bandażami. Fajnie to jest przemyślane. O! Dobra. Będzie miniboss? Nie, on ciebie kojarzy, smoczku.
U! Ale ty, smoczku, robisz inne rzeczy. Nie no, bez sensu, żeby go bić tą wodą święconą. Dobra, przestań. I teraz dziab. No, o. Dziab. Haha, nice. Aj, coś ci powiem. Już się boję. Jak ty mi coś mówisz, to czasem dostaję takiego mindfucka. Czekaj, bo teraz mi się level przesuwa, zaraz przeczytam. Uważam, że te bonusy nie powinny spać przez belki, ale dobra. Mniejsza. Walić te meduzy. Ostatnio graliśmy w T4, się przyzwyczaiłem już trochę. Do tego miłego sterowania, że mogę biczować w dowolnym kierunku. No ale faktycznie w takich sytuacjach jak ta, to by bardzo ułatwiało życie. Nie, dlaczego akurat tutaj? Życie. Zobaczysz ci planszę, tylko to nic. Świetnie, dobra. Ale idealnie położyli tego nietoperza tak, żebym nie trafił. Dobra. Wiesz, jak ma nasz jedną postacią Castlevania, to druga ma całkowicie inne poziomy? No to jeśli tak, to zobaczymy, jak szybko mi to pójdzie, ale potencjalnie chętnie spróbuję innych poziomów, szczególnie, że ta druga postać się pewnie inaczej kontroluje. No swoją drogą, jeśli ona ma lance, to prawdopodobnie nie buja się też na... Nie buja się też tak jak ta... na asetach. W ogóle nie znalazłem tutaj miejsca, gdzie byłoby jakieś życie. Hehe, się wytwaniłem. Dobrze, że tutaj kamera potrafi się przewijać w dół. W sensie, że nie spadam, jak już podniosłem ją trochę. O, nice. Ło! Goddammit. Nie wiem, czy mam jakąś broń, którą lubię najbardziej. Chyba ten bumerang mi się najbardziej przydaje. Ale wszystkie trzymają jakieś swoje zastosowania. Come on, gościu, czym ty jesteś i dlaczego? Halo! Wleciał mi na sam środek, ja cię sunę. Wiesz co, po opisach, które mi tam dałeś, to przyznam, że strasznie dużo tam wygląda na to będzie klimatycznych mapek, które ja tak strasznie lubię. Oczywiście... Patrząc na to, że to jest jakaś iteracja poprzedniej listy, to są bardzo trudne. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo dużo tam wyczytałem o mapkach, które będą właśnie nastawione na... O! Na bycie jakimiś nawiązaniami poza tym, że będą trudne. Więc bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dobra, spróbujmy z tym jeszcze raz. Zabijajmy to, jak szybko się da. Mam 3 strzały, ciekawe, czy mi wystarczą. Bo mógłbym to też robić biczem, ale nie jestem pewien, czy biczem trafię, a tym będę trafiał na pewno. Czy to miała być wieża w Pizie, a nie wieża Babel? Nie no, widzę. Widzę, że to krzywa wieża. Wo, to też? O, ale... Padłem przez platformy, w sensie, no, pomiędzy, no, ale come on! No dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Przydałoby mi się tu więcej amunicji, za pierwszym razem jej miałem trochę. To się źle skończy teraz. Nie, no przecież trafiłem obu jak nic, no. Patałachy, wredne.
Nie! God damn it! Gdzie się pojawię? A nie, tu mnie pojawia. Ciekawe. Myślałem, że mnie cofnie do początku ekranu. No trudno. Znaczy, w sumie to na dobre mi wyjdzie, bo będę mógł sobie zdobyć broń, która jest mi niebotycznie wręcz potrzebna. Dobra, życie życiem, bo i tak ginę spadając. Spróbujmy, może tutaj coś ciekawego będzie. Bumerang. Nie wiem, czy bumerang będzie lepszy od kos. Raczej nie. No. Ale spróbuję. Zaryzykujmy. Co mam do stracenia? No, jest taki sam. Na dobrą sprawę. Okej. Nie, no, halo, co? Byłem jeszcze tam na miejscu. Ajajajajajajajaj. Co to jest rewind mode? Cofanie się w czasie na emulacji. Aha, okej. Teraz już wiem, co to znaczy, ale do czego to jest w ogóle potrzebne? A czemu? A po co? A komu to potrzebne? Marihuanę? W żadnym wypadku. Dobra, będę potrzebował tych bumerangów na drugą fazę. Może się uda. O, tutaj też mnie zrzuca przez platformę. Myślałem, że tutaj wyląduję na platformie. Najgorzej. Nie mam już continue. Przynajmniej będę mógł sobie wpisać hasło. End. No co, miałem wybór? Press start. Password. Wpisujmy hasło. No w sumie nie takie złe. Kurza mnie to niemiłosiernie jednak. Wiecie? Czemu miałem zero żyć? To mi zapisało ilość żyć, którą miałem w danym miejscu? To niedobrze. To niedobrze. Słuchajcie. To mnie w ogóle nie cieszy. Ciekawe. Co? Jakś ty mnie trafiła, meduzo? To ja nie mam pytań. Wielkąś mnie uczyniła pustkę w domu mojem, moja droga meduzo, tym trafieniem swoim. Nie powinienem, grając w grę, cytować utwory dawno zmarłego pisarza i to jeszcze takie o zmarłej córce. Wydaje mi się, że było to z mojej strony trochę nietaktem, ale powiedzmy, że do przeżycia. Ale wolałbym dojść do następnego ekranu właśnie z tą amunicją, którą mam, bo... Nie! No smyrnął mnie jak nic! Dzięki ci, panie, za światło twojej nauki. No bo tą bronią dodatkową jestem w stanie w ogóle coś podziałać tu z tymi typami. Mogę sobie grzecznie wskakiwać po prostu pionowo w górę. O nie, co ja narobiłem? Dobra, żyję. No czemu ja zawsze się muszę pospieszyć, no? Dobra, uratowane. Więcej was? Matka nie miała? Hehehehe, zgiń. Gin!
No. Nice. Przywołania nie ma, to jestem w szoku. Kto awansował? O. Ja jestem masochistą z zasady. Przypominam, że gram w stare gry. Te gry z zasady miały być trudne. Mógłbym sobie ułatwiać i grać w jakieś soulsy, ale nie. Co tu się dzieje? Ja mam jedno HP. Ja się boję ruszyć. O, nie zauważyłem tego. Okej. Dzięki za ammo. Tylko, że mam dalej 7. No boję się jej, no. Boję się tej Francy, a nie mam nawet ulepszenia bicza na maksa. Co jest? Nie powinnaś tak robić, ja nie mam platform, żeby skakać, halo. No nie mogę jej trafić. No to nawet nie jest takie trudne, po prostu muszę wyczuć czasówkę, ale boję się dostać obrażenia i dlatego tak się dzieje. Aha. Ajaj. No nie! Nie! Nie spadaj! Co to się kręci? No tak! A, przecież wiedziałem! O matko, ale to było do zrobienia. 1 HP. Dobra, ale kumam, jak to zrobić. Mam continue. No. Dobra, od tego momentu to git. No właśnie, prawie ją pokonałem. Ale ja panikowałem przez większość tej walki, więc strasznie to było słabe z mojej strony. Aś. No. Dobra. Chodź tu, Franco. Najgorsze jest to, że nie mogę nawet jej zawadzić. No. Wykończę się. Psychicznie się wykończę. Nie trafiłem. Najgorsze jest to, że nie mam drugiego ulepszenia bicza. Czemu oni mi to robią? Powinni mi go dać chociaż. Dobra. Teraz uciekać. Teraz uderzać. Teraz uciekać. Teraz uderzać. No i git. O to chodzi. O to chodzi, o to chodzi. Dawaj tego orba, chcę go. Cheers. Teraz by mnie pojawiło. Myślę, że w pewnym momencie ta gra zacznie mnie pojawiać z zerem żyć i zerem continue. To w ogóle nie ma większego sensu, żebym ja wpisywał kod wtedy. Nie wiem. No nie! Halo! Dlaczego wyrzucacie? Nie mogę was zabić? A jeszcze wyskakujecie mi w... Aaa, no tak. To jest ten sam bullshit, który pociągnęli w Ninja Gaiden 3. Po jaką cholerę w tak trudnej grze dajecie skończone continue? To jest nielogiczne. Ta gra i tak jest trudna i ludzie powtarzają wielokrotnie podejścia, żeby spróbować ją przejść. Jak się było dzieckiem, to już w ogóle trwało wieki. A wy mi mówicie, że ja muszę to zrobić jeszcze mając właśnie ograniczone zasoby żyć? Pewnie, czemu nie? No przecież łatwo.
Czas się przyzwyczaić do tego. Ale faktycznie dużo przyjemniej się tu porusza niż w pierwszych trzech Castlevaniach. To nie mogę powiedzieć, że nie. Po prostu to nie jest ten poziom przyjemności, który był w Simon's... Nie, w czwórce. W Simon's Quest. Simon's Quest to poziom przyjemności czegokolwiek szorował po ziemi praktycznie cały czas. Nie wiem, czy mam iść na dół, na górę, na dół, na górę. Wygląda jak wyjście? Tak. Dobrze, dobrze. Nazistowskie szkielety. To prawie jak South Park Kijek Prawdy i Nazi Zombie. Ginę? No, tak myślałem. To było bardzo słabe. Z mojej strony. Powinienem się cofnąć od razu, jak go zobaczyłem, ale stwierdziłem... A! Uda się! To się udało. A to też dlatego, kurczę, mnie denerwuje, że robienie całej tej gry od zera, jak już sobie poradziłem tam z jakimiś poziomami, nie będzie mi sprawiało jakiejś szczególnej przyjemności. Wydaje mi się, że będzie się z czasem robiło strasznie męczące, jak będę musiał powtarzać grę drugi raz. No jak graliśmy w Ninja Gaiden 3, ja pamiętam ten moment, kiedy po raz trzeci, zdaje się, musiałem włączyć tę grę od zera i ją przejść. Oczywiście, że mi się udało i przeszedłem ją finalnie. No ale ten moment na streamie, kiedy przechodziłem ją po raz trzeci, to był moment, nie wiem, 40 minut milczenia. No odpowiadałem tylko na to, co pisaliście, bo totalnie nie byłem w stanie jakby wykrzesać z siebie słowa, jak po prostu trzymałem fason, żeby tylko nie rzucić tą grą w kąt. Dlatego jak się okaże, że faktycznie dotrę do momentu, że będę miał zero wszystkiego, to faktycznie... O, dlaczego popełniłem ten sam błąd drugi raz tu, kurde molno? No. To możliwe, że sobie włączę więcej żyć za drugim razem, żeby mieć po prostu łatwiej. Ignoruję was, bo wiem, że tam jest życie. Nie było tu życia. Nie zespełniliście mi wyszuję śmiecie w... Już mnie doprowadza do białej gorączki momentami. I to tylko przez samą wiedzę, że będę musiał prawdopodobnie podejść do niej jeszcze raz. Idź stąd. Szczególnie, że te poziomy mi się strasznie podobają ogólnie. Mają jakiś taki swój klimat, mimo tego, że... Tak jak mówiłem, nie dają mi tym samym fajnym, ciemnym, mrocznym vibe'em co Castlevania 4. A sterowanie też no jest bardziej podobne do tych pierwszych części, no to przez to też ta gra jest trochę trudniejsza i może to jest jakiś plus. Plus ja oczywiście nic nie mam do kolorowej grafiki, po prostu uważam, że Castlevania jest bardziej mroczną grą, więc można spokojnie opierać się o bardziej ciemne sprite'y. Ten trybik, który mnie tyle razy zabił w trójce. Na szczęście... Wstajesz? Nie. Na szczęście tutaj odległość od dachu była wyższa, większa, odległość była większa, odległość nie była wyższa. O, zabiłem go. Ha! A to jednak jestem dobry w tę grę. Łop! Tego z mieczem tak nie załatwię. Oj, to bardzo źle, co ja teraz robię. Kolejny plus za to, że teraz te trybiki nie mają tych sprite'ów wystających kolców. O nie. Więc mogę po nich normalnie chodzić i nie muszę przeskakiwać tych kolców wystających. To oczywiście bardzo ułatwia robotę. Co? Zawadziła mnie? O nie wierzę. Jej, wracają trybiki. Tak, ale są o wiele lepsze. No. O wiele przyjemniej się tutaj trybiki przeskakuje. Dobra. Zobaczmy, co w tym momencie zrobi mi wpisanie hasła. Zgiń, przepadnij, nie denerwuj mnie. Dobrze, że już pamiętam niektóre rzeczy. Dobra, nie. Każda amunicja tu jest cenna akurat. W tej części jest bardzo cenna amunicja w ogóle. No tak, bo
ja dość mam dobrą pamięć do rzeczy, więc no... tego jeszcze nie miałem, co to jest? A, to jest ulepszenie bicza, ale okej, ulepszenie bicza, ale co robi... Potężne to jest, ej. Nie chcę innej broni teraz. Muszę uważać, żeby nie stracić broni teraz. A, tylko to są meduzy, to teraz tak stracę i tak stracę. What the fuck? Okej, rozumiem, że ta broń działa tak, że losuje sobie randomowe piksele i do tych pikseli sobie dąży. Dlatego potrafi latać taki kawał drogi, bo tutaj po prostu mapa jest duża, więc to losowanie... O nie! Uhu! Żyję! Żyję! Nie dostałem obrażeń! Kurde, żeś nie umierać z tą bronią. Co ja zrobiłem? Moja broń! Nie! Swoją drogą, ile zużywała amunicji? Bo nie zwróciłem uwagi. Ile użycie tej broni zużywało amunicji? Bo chyba więcej niż jeden, nie? Holy water? Nie chcę holy water teraz. Teraz to mi średnio najeża holy water. Co? O! Okej. No tam w prawo mógłbym pójść, bo tam coś ewidentnie jest, ale czy ja chcę? Nie. Nie chciałem. Ewidentnie tu jednak nic nie ma. No to faktycznie bardzo przydatna broń. No tylko, że nie można dostawać obrażeń. Ale używałbym tylko tej broni, gdybym miał do niej bezpośrednio dostęp. O nie wy! Prosto na mnie. Ile bierzecie hitów w tej grze? Dwa. Dobra, jest git. Dwa są ok. Nie wskoczę tam, nie? No. Chcę zrobić taki myk. Nie! Idź stąd! Duchu piranio podła! Idź stąd! Idź stąd! Dobra. No rozumiem, że muszę podnieść tą bramę, tak? Jop. Jezu, jakby mnie jeszcze zgniotła! O, ciebie znamy. Boże, jakie te dźwięki są głupie w tej grze. No głupie są strasznie głupie. Jak jakiś... Czuję się trochę, jakbym grał czasem w Bubble Bubble. O, to ma sens, że to zadaje obrażenia. O nie. O, wow, niedobrze. Nie wiem w sumie, wiesz, bo nie grałem zbyt dużo gier na Sega Genesis. Ale muzyka jest całkiem spoko, właśnie taka Genesis. Czy taka metaliczna. Ale te dźwięki są momentami bajkowe, rzekłbym. To dziwne jest strasznie. Ajajaj. Ajajaj. Teraz będziesz szarżował regularnie. Dobrze. Kontrowe? Nie. Nie, nie, nie. Znaczy, może. Nie mam aż takiej pamięci, a mimo wszystko w kontrę, szczególnie hardcore, grałem tylko raz. To jest zaskakująco przydatne przytrzymywanie tego przycisku. No, nie sądziłem, że będzie aż tak, ale jest. Jest okrutnie przydatne. Co? Chcę mam wejść i kucnąć, może? No.
Właśnie nie dają mi tutaj chodzić kucając, wiesz? Chciałem. Ale nie pozwalają mi chodzić kucając. Tak jak w czwórce mi pozwalali, to mi nie pozwalają. Fajnie, że dotarłem daleko, tylko że żyć nie mam już. Jak mnie boss zabije, no to mnie zabił, jamen. Ja mam mało amunicji w ogóle. Ale używam jej, bo boję się, że... Co ja odwaliłem? Przecież to był prosty skok do zrobienia, Cordy! Ile mam continue? Jedno, no, czyli continue też mi odbiera. No boję się tego typa, no boję się go, no. Dobra, mogę go zabić. Jak daję radę, jak dam radę wystarczająco szybko, to mogę go zabić. No, dostał trzeci raz. Halo. Hamuwa. Bij go, bo zginiesz! Uff. Jest git. Żyje. Co to jest? Mogę to zabijać. O! Straciłem prawie całe HP przez to. No to najlepiej. A to będzie pewnie, to było plansza tak, przed bossem, tak się spodziewałem. Co to jest? Kiedy ja go mogę uderzać w ogóle? Avengers Assemble! Aha, tylko w ten środek, kumam. Podoba mi się, jak spróbowali tutaj zrobić 3D z tego bossa trochę. Ale przyznam szczerze, że no jest paskudny. Ten boss to jest pomyłka, niestety. Moim zdaniem znaczy. A, dobra, muszę przechodzić pod nim. Nie mogę tak sobie po prostu pozwolić na takie rzeczy. Jedne, teraz, kiedy mogę przechodzić górą, to jak on jedzie dołem. A, dostałem jeszcze raz, ale to nic. Ta woda święcona mi tak, tak się przyda, że szok. Strasznie blisko muszę do niego podchodzić. A! O nie, no, halo, ale ja nie. Okej. Okay. Aha, takie jest tempo. Whip, whip. Nienawidzę tego, że on tak skacze. Ło! Okej. To jest coś, czego nie znałem. A to znałem, mogłem tego uniknąć. Dobra, jeszcze raz. Będę miał fajny następny poziom z zerem życia. O, samochodzik! Panie samochodziku! Teraz już znam chyba wszystkie twoje ataki, co? Co? Tego nie znam! Jednak... The fuck? Halo, co ty robisz? Nie znałem tego.
No gin żeś. Panie trybiku, no proszę, no proszę. Ten boss mi się nie podobał, ale wizualnie i animacyjnie. W sensie fajnie był skonstruowany, jeśli chodzi o ataki, bo miał różne schematy ataków, które robiły różne rzeczy, przez co miałem mniejsze lub większe problemy z nim momentami, bo musiałem różne taktyki na różne ataki stosować.